Pani Alicjo, czy to jest pani pamiętnik? Poproszę panów do siebie. Chyba nie mamy wątpliwości, że należy dopuścić dowód tego pamiętnika. No najmniejsze wątpliwości. Oczywiście. Mam na imię Alicja Makowska, mam 8 lat, mieszkam w Warszawie. To mój pamiętnik. Dostałam go od babci Reni. Tu będę pisać swoje sekrety. Wczoraj były moje urodziny, mam już 10 lat, a tata powiedział, że muszę iść do pokoju na górę. On śmierdzi wódką. Kazał mi się położyć do łóżka i on... I on przez piżamkę mnie tam dotykał, tam gdzieś usiadł. Spadł dziś pierwszy śnieg, ojciec znowu się upił i była awantura. Bił mamę, a ona tak strasznie płakała. Ciągle ją bije. Ona jest taka biedna. Potem przyszedł w nocy, tak się bałam. Znów kazał mi się położyć, znów język mi pcha w usta. To obrzydliwe, niedobrze mi się robi. Zaciskam usta, tylko nie mam sił, ale on jest silny. Ściska mi buzię i język wkłada i rękę pod moją koszulkę. Boję się. Jestem z nim w ciąży. Powiedziałam mu, znów mnie dusił. Powiedział, że jestem już stara, że urodzę mu nową laleczkę. I on znowu będzie się bawił. Alicjo, proszę wstań. Czy to wszystko prawda? Tak.